oddać proste słowa uwielbienia. Bo człowiek, który kocha, to nie potrzebuje wielu słów, wystarczy mu kilka prostych słów, które płyną z serca do serca umiłowanej, ukochanej osoby. A z naszych serc płynie miłość do Twojego serca, Panie, uwielbienie. Przyjmij naszą miłość. Przyjmij nasze uwielbienie i chwałę, którą Ci oddajemy. Chcemy wielbić Ciebie nieustannie, z aniołami świętymi. Chcemy, abyś był w nas obecny. Chcemy także przyjąć Twoją miłość. Panie, daj nam łaskę, abyśmy czuli się kochani przez Ciebie. Abyśmy byli jedno w Twojej miłości. Jednym sercem, tak jak Maryja. Tak jak Maryja. Tak jak Maryja, nasza ukochana Matka. Matko, bądź z nami. Błogosław. Chcemy wielbić Boga tak jak Ty. Prostymi słowami. Niech to uwielbienie płynie także przez Twoje serce do Boga. Matko, pomóż nam być takim jak Jezus. Pomóż nam iść i głosić miłość Jezusa. Pomóż nam być chrześcijanami, którzy żyją Jezusem do końca. Całkowicie. Bez przeszkód, bez zastrzeżeń dla Jezusa. Matko, niech nasze życie będzie uwielbieniem Boga. Nie tylko to spotkanie i ta adoracja. Jezu, chcemy, żeby każdy z nas otrzymał takie imię duchowe. Chwała Twoja, gloria. Niech każdy z nas będzie Twoją chwałą, uwielbieniem. Chcemy, abyś przyjął tą modlitwę, bo chcemy Cię pocieszyć. Chcemy ucałować tą modlitwą Twoje serce. Tak bardzo Cię miłujemy, Panie. Albo jeszcze lepiej, chcemy Cię bardzo miłować, bardzo kochać. Chcemy żyć w świecie Twoją miłością. Chcemy żyć w Twoim duchu, Ewangelią. Od początku do końca, jak Jan Paweł II. Być piątą Ewangelią Twoją, żywą. Nie każdy z nas będzie żywą piątą Ewangelią, Jezu. Uwielbiamy Cię. Bądź uwielbiony w nas. Bądź uwielbiony w nas.